książce wydanej przez wydawnictwo MG. Jest to czwarta część kronik Zygmębiowskich, tak. Panie profesorze, co było takim impulsem, bezpośrednią inspiracją do napisania książki? Kilka było inspiracji, ale ja już odpowiem jako najpierw ten dobry wieczór i że się bardzo cieszę, że Państwo przyszliście pomimo tej pogody na to spotkanie i dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Słyszę mnie? Nie. Spróbuję powiedzieć. A teraz? To bo Pan ma donośny głos, a ja mam donośne biuro i to jest właśnie taka różnica. Bezpośrednio, znaczy to było tak, że niektórzy z Państwa może się odwiedzą, najpierw napisałem coś, co nazywano prologią sosnowiecką, czyli korzeniec, pudeli był i tak. I te kroniki rozwijały się w sposób mniej więcej chronologiczny, to znaczy korzeniec był osadzony tuż przed, akcja korzeńca była osadzona tuż przed wybuchem I wojny światowej, akcja puduli był tuż po zakończeniu I wojny światowej, akcja Panu w latach 30. Więc było jakby logiczne, że jeśli te kroniki mają być kontynuowane, no to następna część, każdy by pewnie tak samo pomyślał, będzie się toczyła w okresie II wojny światowej. I przez jakiś czas się zastanawiałem, jakie wydarzenie wybrać sobie za tą kluczową oś powieści. Natomiast u mnie jest w ten sposób, że coś musi mnie olśnić. Jakaś historia musi mnie olśnić, potem to już jakoś idzie. Natomiast musi być ten początkowy moment olśnienia. Nie natchnienie przez cały okres pisania, bo pisanie to jest ciężka haruwa i tam żadnego natchnienia nie ma. Natomiast ten pierwszy moment, który jest impulsem do zagłębienia się w jakąś historię, musi przyjść sam. Ja różne historie wojenne czytałem tu i tam i czytelnicy i dotykali różne historie również. Natomiast nie do końca mnie to wszystko przekonywało, a w którym momencie przeczytałem o tym, że dom, w którym mieszkała Rutka Laskie, jeśli Państwo widzicie, chcieli coś wiedzieć o Rutce Laskie, to później więcej powiem, ma zostać wyburzony w Będzinie. I ja pojechałem do Będzina zobaczyć ten dom. I on ma być wydłużony nie ze względów politycznych czy ideologicznych, tylko dlatego, że to już była rudera i groziła zawalenie w najzwyczajniej. No i sobie wtedy pomyślałem, że jeśli historia Rutki Laskiej, zacząłem więcej na ten temat czytać, jest osadzona w czasie II wojny światowej i to jest jakby dalej, idealnie pasuje do tego cyklu zagłębiowskiego, a historia sama z siebie była bardzo dramatyczna i dawno interesująca. No i mogę powiedzieć, że bezpośrednim impulsem było to, że dowiedziałem się, że ten dom Rutki Laskiej przestał istnieć. No a ja większość pisarzy mam takie mniemanie, że jeśli coś fizycznie przestaje istnieć, to można to coś ocalić poprzez, nie wiem, wiersz, powieść, dzieło sztuki, obraz, muzykę i tak dalej. Czyli że sztuka powoduje ocalenie pewnego momentu pamięci, nawet jeśli cegły zostaną. Od razu też Państwo zauważycie, że ja jestem gadułą, ale ja dlatego, że jestem wykładowcą i nawet na najkrótsze pytanie będę bardzo długo odpowiadał, więc Maciej mnie napracuje, natomiast ja owszem. Panie profesorze, na ile Pana książka jest fikcją literacką, a ile z niej realistycznej rekonstrukcji? Ja bym wolał, żeby Pan mi łatwiejsze pytanie zadawał, ale... Jest powieści. To jest bardzo trudne pytanie z punktu widzenia literaturoznawczego. I ja znowu odpowiem w sposób bardzo zawiły. Ale to jest bardzo ważne pytanie. Z czterech powieści, które wchodzą w tej chwili w te kroniki, najmniej fikcją jest ta, czyli część trzecia. Jest najbardziej oparta na stenogramach sądowych, te rozmowy. Są praktycznie w sposób dziennikarski pokazane. Także najmniej fikcyjny jest tam, ale dlatego, że jest najwięcej materiałów dotyczących tej sprawy sądowej, o której tam jest poświęcony. Natomiast najbardziej fikcyjne są korzenie z pudeli pyłu.
Rutka to jest coś pomiędzy talem, czyli czymś bardzo powieścią taką jakby reporterską, ale niestety nie jest, nie jest aż tak bardzo reporterska, to znaczy nie jest to opracowanie historyczne, to jest powieść najzwyczajniej. To musiała być powieść, dlatego że my o Rutce bardzo mało wiemy. Tak naprawdę to są tylko strzępy informacji. Po pierwsze to, co sama zapisała w swoim zeszycie, błędnie nazywanym pamiętnikiem Rutki. A po drugie, wiemy czasami z jednozdaniowych odniesień, co się stało z nią, co się stało z jej rodziną. I teraz, jeśli ktoś chciałby napisać opracowanie historyczne, to nie ma na to materiału odpowiednio dużo. Znaczy tyle ma ten krótki okres pamiętnika Rutki, mówię pamiętnika, używając to słowo, ten krótki okres pamiętnika Rutki dosłownie 3 miesiące bodajże jest. Wcześniej nie ma nic, później nie ma nic. Oczywiście wiemy, co się dzieje z żydowską ludnością Zagłębia w czasie II wojny światowej, więc można to w jakiś sposób przyłożyć. Mamy dwie nie takie same relacje dotyczące, niestety spoilery tutaj będą, ale nie ma wyjścia, dotyczące, spróbuję, nie da się, końca. W związku z czym to jest coś takiego, że gdybyśmy mieli wielkie płótno, to ono jest wypełnione w kilku miejscach kropkami, a poza tym jest puste i tu musi przyjść wyobraźnia pisarska i fikcja. No bo nie ma innego wyjścia najzwyczajniej. To znaczy byłoby inne wyjście. Byłoby inne wyjście, gdybym ja chciał przepisać dziennik Rutki. Natomiast to by nie miało żadnego sensu. Bo ktoś mógłby się zastanawiać, po co Białas napisał powieść o Rutce, skoro jest dziennik Rutki. No tak, ale dziennik Rutki był pisany zupełnie w innym celu. Dziennik Rutki to były luźne zapiski, naprawdę bardzo luźne zapiski w krótkim bardzo okresie. W związku z czym jakby nie mówią o jej życiu, tak, że to życie da się przedstawić od początku do końca i jeszcze na tle epoki. No bo jak ktoś pisze o sobie, to nie pisze, czy pisze nastolatka sobie jakieś tam tajne zapiski w dzienniku o swoich emocjach, to ona nie pisze, mając zrozumienie globalnej sytuacji, czy tego, co się stanie w przyszłości i tak dalej. Rutka pisząc dziennik, po pierwsze nie wiedziała, co się wydarzy, po drugie nie umiała siebie ustawić w kontekście, nie wiem, światowym, społecznym, historycznym i tak dalej. Pisarz z perspektywy czasu może to zrobić. Więc w tej powieści są bodajże 3 lub 4 zdania zacytowane z samego dziennika, tam gdzie ja to potrzebuję, gdzie mi to jest potrzebne do jakimś tam celu. Natomiast opierając się na źródłach i opierając się na opracowaniach historycznych i starając się, żeby to tło było jak najuczciwiej zarysowane, no jest to jednak powieść. To znaczy powieść, która raczej próbuje oddać emocjonalną prawdę dotyczącą życia tej nastolatki, no nikt nie mógłby mi powiedzieć, a ona tego nie mówiła. No nie mówiła, natomiast, no i tak nie wiemy, co mówiła, natomiast na podstawie dzienników jesteśmy w stanie zbudować jej psychologię, a jeśli zbudujemy jej psychologię, to możemy sobie wyobrażać, jak reagowałaby ta dziewczyna w takich czy innych sytuacjach. Ale jest tu oczywiście spora część, która jest fikcyjna. Ale sam szkielet nie. Znaczy to w ogóle, jeśli ja już zadam sobie następne, to ja nie mam taką metodę pisania, że zawsze ten szkielet jest niefikcyjny. Korzeniec to jest praktycznie topograficzna mapa Sosnowca z przełomu XIX i XX wieku i można spokojnie, zresztą tak ludzie robią, chodzą z tą książką jak przewodnikiem po Sosnowcu. Ale oczywiście do tego jest dołożona jakaś fikcyjna treść. I taką mam metodę pisania wszystkich książek. Tylko w przypadku Rutki to jest trudniejsze, bo oczywiście duża część domów nie istnieje i tych miejsc, o których pisarze nie istnieje, więc chodzenie na przykład po Sosnowcu, czy po Zagłębiu śladami Korzeńca, czy Talu, to człowiek staje, czyta i widzi, to nadal jest. Natomiast w przypadku Rutki staje, widzi i mówi, tu nic nie ma. No tu nic nie ma, bo to jest zupełnie inna podwierowatelna historia. Które postaci z pana książce są autentyczne, oczywiście poza Rutką i rodziną? Wszystkie. Wszystkie są autentyczne. Wszystkie są autentyczne, to znaczy
tak, ja tę książkę wydałem prawie rok temu, już trochę zapomniałem o niej, ale wydaje mi się, że nie wymyśliłem ani jednej postaci. Głowy dużo nie znają, tak bardzo bym sobie nie dał za to uciąć. Natomiast jeśli jakąś postać, no, Różna jest na pewno autentyczna, Stasia Sapińska jest na pewno autentyczna, koleżanki Rójki mają takie imiona, jakie miały tam. Nie wymyśliłem się dla żadnego kolegi, ani żadnej koleżanki, jeśli nie była wspomniana wówczas w dzienniku. Zdaje mi się, że wszyscy są gdzieś wspomnieni. Ta postać Alfred Rosner się pojawiła, prawda? To jest jak najbardziej. Ciekawa i troszkę zagadkowa. Bardzo zagadkowa i też kontrowersyjna. No, no to był trochę Schindler Lenicki, jeśli Państwo, wszyscy Państwo znacie historię Schindlera. W Będzinie też był taki Schindler, nazywał się Alfred Rosner. Występuje też tutaj, oczywiście epizodycznie, na kartach tej powieści. Alfred Rosner był właścicielem w Będzinie tak zwanych szopów krawieckich, czyli warsztatów, gdzie były szopy żydowskie, były szopy polskie. W każdym razie w tych szopach krawieckich panie, dziewczyny szyły mundury, naprawiały mundury dla armii niemieckiej najzwyczajniej i w ten sposób znajdowały zatrudnienie, dzięki temu miały auszwajski, dzięki temu nie były nigdzie wywożone. Więc z jednej strony zatrudnianie przez te szopy to było ocalenie tych ludzi przed wywózką, a z drugiej strony był oczywisty wyzysk, bo to nikt nie ukrywa, że to nie jest tak, że one dostawały godziwe pieniądze i tak dalej. Zresztą sytuacja bardzo podobna do tej sytuacji Schindlerowskiej. Zresztą Rosner też jest uznawany za sprawiedliwego wśród narodów świata, natomiast u nas nie jest osobą znaną. Niewiele o nim wiadomo, ale niewiele o nim wiadomo nie dlatego, no bo o Schindlerze więcej wiadomo, o Rosnerze bardzo mało wiadomo. W związku z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że on się starał jakąś taką działalnością nie do końca legalną, nie do końca dającą się udokumentować. Miał swoje świetne kontakty czy układy w Gestapo, w policji i tak dalej, a jednocześnie da się udowodnić, że starał się jak najwięcej Żydów zatrudniać i ratować ich przed wywózkami. Więc naprawdę to kontrowersyjna postać. On u mnie tu nie występuje jako postać bardzo ważna, ale nie da się pisać o Rudce, nie dało się pisać o tym tle, bez wspominania tych wszystkich uwarunkowań, które w Będzinie były przed II wojną światową. Bo nie wiem, czy Państwo wszyscy wiecie, ale w momencie II wojny światowej Będzin to było miasto mniej więcej 60-tysięczne, ale 30 tysięcy, a czasem się mówi, że ponad 30 tysięcy to byli Żydzi. Czyli właściwie ponad 50% ludności miasta to byli Żydzi. A jeśli pomyślimy o ścisłym centrum miasta, to wydaje mi się, że to jest bliżej 80%. To znaczy centrum miasta było żydowskie, a obrzeża były nieżydowskie. No i teraz różne rzeczy się działy, skomplikowane, natomiast poza Rosnerem jest na przykład jeszcze bardziej kontrowersyjna postać. No właśnie, długi rok temu pisałem i teraz zapomniałem. Mojżesz. No, nazwijmy to Mojżeszem. Był przewodniczącym Judenatu i mniej więcej taką przyjął postawę jak Runkowski w Łodzi. Czyli jak najbardziej ulegać Niemcom? Jak najbardziej ulegać Niemcom i po prostu wychodzić naprzeciw wszystkim żądaniom, pokazać, że Żydzi są tak bardzo Niemcom potrzebni, że lepiej utrzymać, niech oni robią te wszystkie uczciwe roboty. To było jego, ja mówię, Runkowskiego podejście było bardzo podobne. Wiele osób miało to absolutnie za złe, szczególnie, że koniec końców nic to i tak nie dało. To znaczy sam został wywieziony i wszyscy będzińscy Żydzi też zostali wywiezieni i pozgładzani. Natomiast to też bardzo kontrowersyjny człowiek, bo nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy Mojżesz Lenin, czy
to była dobra polityka, czy to była zła polityka. Do 1943 roku wydawało się, że to jest świetna polityka i na przykład w Warszawie Żydzi zazdrościli Zagłębiu, bo to nawet w pierwszym było murów. Była taka linia namalowana kredą na ulicy, ale nie było to odrodzone getto. I uważali, że ta polityka Merina pokazująca, że Żydzi są naprawdę bardzo przydatni, przynosi dobre efekty. Podobnie jak w którymś momencie wydawało się w Łodzi, że polityka Bukowskiego w ten sposób funkcjonuje. No ale oczywiście do czasu. I też młodzi ludzie, którzy chcieli się buntować przeciwko tym ciężkim warunkom, uważali Merina za zdrajcę, że nie ma co kolaborować. Znaczy mówię to też, używając dużego cudzysłowa, nie ma co ulegać Niemcom, tylko trzeba jakiś opór stawić. Także sytuacja była niezwykle skomplikowana i ja w tej powieści musiałem jakoś te sytuacje zaznaczyć, ale nie wymyślałem tutaj żadnych bohaterów, tylko używałem tych, o których wyczytałem w różnych materiałach historycznych. Natomiast na tle dość szerokim tego wojennego Będzina mnie tak naprawdę w 99% najbardziej interesowała psychologia tej nastolatki, tej nieszczęsnej nastolatki. Panie profesorze, powrócę do dziennika Luki Laskiel, określonego jako pamiętnik. W jaki sposób ten pamiętnik przetrwał do naszych czasów? I w jaki sposób, jak to się stało, jak pan się dowiedział o pamiętniku? Czy już wcześniej pan słyszał o nim? Czy to dopiero podczas pisania książki? Ja przyznam szczerze, że bo ja pochodzę z Podlasia, natomiast o Luce Zalaskiej przyznam szczerze, dowiedziałem się dopiero, a mieszkam w Katowicach 7 lat, podczas śląskich targów książki, podczas promocji pana książki. No i pan nie interesował się w ogóle historią Żydów w Zagłębiu Grupy. Bo u nas właśnie nie ma wiele materiałów na ten temat, pomimo że, tak jak mówię, ponad połowa ludności w niektórych miastach to byli Żydzi. Wypadałoby się zainteresować, gdzie się wszyscy ludzie podzieli. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą znajomość naszej historii, obcej historii, jest jeden świetny przykład. Anna Frank znana na całym świecie, Rutka Laskiel nieznana często. W Będzinie już jest znana, bo w szkołach jest w tej chwili często mówione na ten temat, ale poza Będzinem jest w zasadzie nieznana. A szczerze mówiąc, powinna być bardziej znana niż Anna Frank. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że Anna Frank, pisząc swoje, ja odpowiem na Pana pytanie, pisząc swoje słynne dzienniki, ona je edytowała. To znaczy, siedząc, Państwo wiecie, oni się ukrywali w Amsterdamie i ona siedząc tam w tym pokoiku, w którym momencie przez radio się dowiedziała, wojna się już kończyła, że wszystkie materiały, które dotyczą tego, w jaki sposób Żydzi byli niszczeni w czasie wojny, będą używane jako dokumenty i będą potrzebne po wojnie. I ona zaczęła ten swój dziennik przepisywać i edytować, ponieważ sobie zdawała sprawę z tego, że on będzie upubliczniony. Ona miała ambicje, żeby być pisarką, chciała napisać jak najładniej. To mnie jako literaturoznawcy wtedy się włącza dzwonek alarmowy, bo jeśli ktoś edytuje, bo wie, że ktoś inny to będzie czytał, to już to inaczej pisze niż taka osoba, która myśli, że pisze wyłącznie dla siebie i nikt nigdy tego nie będzie czytał, bo to jest taki sztandar, jak wszystkie nastolatki wówczas pisały. W związku z czym pamiętnik czy dziennik Anny Frank jest oczywiście szczerym i bardzo ważnym dokumentem, ale jakby przejrzanym przez tą dziewczynę, więc można sobie wyobrazić, że ona pewne rzeczy zmieniła, pewne upiększyła, pewne nie wspominała, tam często pisze o swoim stosunku do rodziców, coś tam chciała wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. No, nie mówię, że ona go fałszowała, tylko że go redagowała. Podczas gdy ludki dziennik jest po prostu surowy. W związku z czym nie ma bardziej autentycznego i szczerego dokumentu niż coś, co było pisane po prostu tak każdego dnia, ale tylko dla siebie, bo ona nie myślała, że to będzie kiedykolwiek upubliczniono. Więc w tym sensie uważam, że dziennik drugi, chociaż literacko nie jest tak wartościowy, jest jako szczere źródło tego, co ta dziewczyna czuła, jest zdecydowanie bardziej wartościowy i powinien być znany, natomiast nie jest. A druga rzecz, może jeszcze od razu powiem, czemu mówię, upieram się, że mimo że to wyszło jako pamiętnik, to nie jest pamiętnik. To pamiętnik to jest coś, co się pisze z perspektywy czasu. Ja sobie mogę napisać pamiętniki z mojej młodości. Bo pamiętnik to jest coś, co się pisze o czymś, co już minęło. A dziennik to jest coś, co się zapisuje każdego dnia.
ponieważ Ludka zapisywała swoje myśli, uczucia, emocje każdego dnia, czy tam na bieżąco i później ich nie poprawiała, to nie można tego nazwać pamiętnikiem, tylko dziennikiem. Zresztą są tłumaczenia tego pamiętnika Ludki na język angielski, jeśli Państwo używacie angielskiego, jest to jako diary tłumaczone, a nie jako memoirs. Memoiry to są pamiętniki. Memoiry to, ja mówię, jak będę miał 80 lat, to mogę pisać swoje memoiry. Natomiast jak się jest nastolatkiem, jeśli pisze dzień po dniu, to jest to dziennik, więc to jest błąd. Powinno być dziennik Ludki Laskiej. Ale już abstrahując od tego literaturoznawczego problemu, w jaki sposób ja się dowiedziałem? Bo ten dziennik jest opublikowany. Jako pamiętnik. O ile dobrze wiem, opublikował ten dziennik. Dziennik Zachodni zrobił pierwsze wydanie, on później był drugie i trzecie wydanie i tak dalej. Więc on jest trudno dostępny, natomiast do jakiegoś czasu przynajmniej był dostępny w Kafej Jerozolima. Będzie nie jak nie chcę robić reklamy, ale był dostępny w Kafej Jerozolima w Będzinie, bo wydawcą tego dziennika był Adam Szydłowski, radny chyba będziński, właściciel Kafej Jerozolima i po prostu te egzemplarze tam były dostępne. Więc jeśli ktoś chciał zobaczyć, jak to wyglądało jej piórem, no to należałoby kupić, to się nazywa pamiętnik Ludki Laskiej, no, należałoby go pewnie zakupić najłatwiej w Kafej Jerozolima, żeby się tam dowiedzieć, gdzie te pamiętniki są. Natomiast, więc ja się dowiedziałem po prostu w ten sposób, że kiedy wyczytałem o tym, że będą burzyć dom Ludki Laskiej, no to też pojechałem do Będzina, chodziłem po mieście, byłem w Kafej Jerozolima, kupiłem sobie ten pamiętnik, przeczytałem i sobie pomyślałem, no to mam swój temat na książkę. Później sytuacja się dużo bardziej skomplikowała. Dużo bardziej się skomplikowała z tego powodu, że po pierwsze się dowiedziałem, że jedna z bohaterek nadal żyje. Pani Stanisława Sapińska. Mało tego, że jest to ta z bohaterek, która ocaliła ten dziennik od zapomnienia. A ja nigdy nie pisałem powieści o historii, mając przy sobie kogoś, kto może pilnować, czy ja piszę dobrze, czy nie piszę dobrze. No i tak jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo pani Stanisława Sapińska ma 100 lat w tej chwili, więc też wiadomo, chociaż jest w świetnej produkcji umysłowej, już nie pamięta wszystkiego tego, co się działo na tomu 70, szczególnie jeśli nie przewidywała, że to będzie coś, co będzie miało historyczne znaczenie. Ona ten dziennik ocaliła w ten sposób, że, bo ja teraz dopiero odpowiadam na pana pytanie, w czasie wojny w 1943 roku Niemcy zaczęli przesiedlać Żydów ze ścisłego centrum miasta. Nie patrzcie Państwo na mnie, jak mam to mówić. Zaczęli przesiedlać ze ścisłego centrum miasta do gorszej jakby. Tak, do gorszej dzielnicy na Warki. I rodzina Laskierów została przeniesiona do domu, gdzie mieszkała rodzina Sapińskich. Więc rodzina Sapińskich została przeniesiona do innego domu. I Stasia Sapińska, bo wówczas przecież nie miała stopy do 20, Stasia Sapińska czasami przychodziła do tego domu, gdzie umieszczono tę żydowską rodzinę, bo ojciec jej kazał sprawdzać, czy oni tam czegoś nie psują, niczego nie robią, co to za rodzina, no wiadomo. No i ona, ponieważ Ludka wtedy miała lat 14, Stasia miała lat 20, one się w jakiś sposób, nie mogę powiedzieć, że się przyjaźniły, to jest zresztą pani Sapińska, no albo też mówią, że się nie przyjaźniły. Państwo sobie oczywiście zdajecie sprawę, że nie było mowy żadnych przyjaźnia między dziewczyną, która mieszkała w getcie, Polką, która była starsza, to taką przyjaźń to można było na stryczku wymontować. Więc, ale jakie były koleżankami i rozmawiały ze sobą. I Ludka pisała właśnie wtedy ten swój dziennik. Dziennik, ten prawdziwy Ludki, który posiadamy, to jest ten dziennik, który ona pisała od zimy 43 roku do kwietnia bodajże 43 roku. A potem została ta rodzina przeniesiona dalej do ścisłego getta, opuściła ten dom i Stasia wskazała Ludce, oczywiście wiemy to z relacji Stasi, Stasia wskazała Ludce miejsce pod schowami, gdzie ten zeszyt można ukryć. I Ludka to zrobiła.
I wtedy, kiedy po zakończeniu wojny rodzina Sapińskich wróciła do swojego domu, Stasia ten dzień nie był na lasu. Był tam w tym miejscu, w którym ona powiedziała wódce, że ten dzień nie był. I ona go sobie trzymała przez 60 lat jako taką prywatną pamiątkę, nikt o tym nie wiedział. Nikt o tym dzienniku nie wiedział, ona czytała, popłakiwała i po prostu to była pamiątka po tej jej koleżance. I bratanek w którymś momencie powiedział, że ciociu, co ty trzymasz takie coś u siebie w domu, to jest rzecz, która powinna być upubliczniona i tak dalej, i tak dalej. No i sprawa została upubliczniona, tu wchodzi Adam Szydłowski właśnie, społecznik i znawca historii żydowskiej z Będzina, który spowodował, że Dziennik Zachodni wydał pamiętnik Jurki i jakby w tym momencie sprawa... To był 2006 rok. To był, o ile dobrze pamiętam, rok 2006. Sprawa stała się publicznie znana. To nie był koniec kontrowersji. To nie był koniec kontrowersji i nie boję się mówić o tych kontrowersjach, bo to też jest część interesująca tej historii, ponieważ nikt nie chciał, z tego co wiem od Szydłowskiego, pana Szydłowskiego, nikt nie chciał tego dziennika wydać. On prosił tu i tam i owam i nikt nie chciał. I on razem z panią Sapińską wywieźli oryginał tego dziennika do Izraela, do Yad Vashem, gdzie ten oryginał dziennika jest w tej chwili. W Muzeum Yad Vashem się znajduje oryginał. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć oryginał, musi się niestety udać nie do Będzina, tylko do Jerozolimy i tam on jest oczywiście chroniony i ogląda się go w białych rękawiczkach. Wiecie państwo, jak takie dokumenty się odnoszą. Natomiast u nas są tylko przedruki, faksymilki, wydania i tak dalej. Co spowodowało też wielką kontrowersję, bo panią Sapińską i Adama Szydłowskiego postawiono przed sądem za to, że wywieźli, że zdjęcie coś, co było wyprodukowane przed rokiem 1945, podlega ochronie prawnej i nie można sobie tak po prostu wziąć ze sobą i wywieźć za granicę. Pozostali uniewinnieni z tego, co wiem, po kilku latach, bo mówię, sprawa była kontrowersyjna. Ja jej nie oceniam, mam swoje zdanie oczywiście, ale to jakby mnie nie interesuje. Mnie interesuje historia Rutki, a nie kontensty wokół dziennika, bo okres, który ja opisuję, oczywiście to się kończy w 1943 roku. Także tak to wygląda. Natomiast to krótka odpowiedź jest taka, że nie było sztuką ten dziennik, który został opublikowany, natomiast on nie był szeroko dostępny, w związku z czym mało kto o nim wiedział. Można go było dostać właściwie tylko w Kafe Jerozolima. A na przykład Polski podejrzewam, że który jest tak zniechęcony całą tą akcją, że on tu popełnił przestępstwo, tutaj coś tak dalej, że jakby nie starał się.